zdoła wyprzedzić tylko właśnie swojego klubowego kolegę. W 10 wyścigu będziemy mieć zmiany w miejsce na pewno odczuwającego skutki tego upadku spowodowanego przez Piotra Świeckiego, Pawła Chliba. Jako rezerwa taktyczna pojedzie Andrzej Karpow, drugi start tego zawodnika. W pierwszym swoim wyścigu chciał na trzeciej pozycji, przegrał z Mariuszem Węgrzykiem i Januszem Koziem. W kasku białym na pierwszym polu, no niewidoczny do tej pory, Szymon Kiełbasa. W kasku czerwonym właśnie Karpow, żółty Janusz Kołodziej, dwa starty, dwa razy drugie lokaty, przegrała z Witko z Węgrzykiem i w kasku niebieskim Marcin Rępała. Na prowadzeniu jednak znów ku radości miejscowych kibiców Andrzej Karpow. Karpow przed Januszem Kołodziejem. Na trzeciej pozycji w niebieskim pokrowcu Marcin Rępała. Czwarty jedzie dopiero Szymon Kiełbasa. A więc wiele wskazuje na to, że Szymek w tym spotkaniu no być może nie zdobędzie żadnego punktu. Niedobry start tego młodego zawodnika. Na prowadzeniu szalejący Andrzej Karpow. Złapał wiatr w plecy, prowadzi przed Januszem Kołodziejem. Janusz Kołodziej, druga lokata. Przypomina, wcześniej musiał oglądać już w tym pojedynku plecy i Michała Mitki, i Mariusza Węgrzyka. Jeszcze jeden atak ze strony Kolbiego. Atak odparty przez Karpowa. Tak gdzieś daleko z tyłu, jadący na trzeciej pozycji, Marcin Pała ma defekt. Spokojnie. Spokojnie dowiózł to, jakże cenne dla siebie zwycięstwo do innej mety, Andrzej Karpow wygrywa w czasie 66,46 sekundy. Drugi na mecie Janusz Kołodziej, trzecia dwójka, kapitana zespołu Jaskółek. Przypominam, przegrana z Mitką Węgrzykiem, a teraz z Karpowem. Trzecie miejsce dla Szymona Kiełbasy, ale to tylko skutek właśnie oglądanego przed meczem, przed momentem Marcina Rępały. Tu szeroko pojechał Janusz Kołodziej. Start wygrany przez Karpowa, tu przez moment na prowadzeniu Janusz Kołodziej, ale potem skuteczna kontra w wykonaniu właśnie ukraińskiego zawodnika jeżdżącego w barwach RKM-u z